Siema ludzie, witam was dzisiaj. Pierwszy odcinek z serii Minecraft więzienie. Jak już możecie zauważyć, jesteśmy w więzieniu. Nie wiem, czemu te kolory mi tutaj tak pobłyskują. Nie wiem, czy nie będę musiał włączać i wyłączać gry. Więc cóż, pierwsze co można znaleźć w skrzyni Jody Nieśmiertelności, woda, jedzenie. Tutaj widzicie pan strażnik. On jeszcze nie wie, że się obudziłem. Kibelek, mogę się pobawić klapą. Mogę się napić wody. Nie, te kolory mi przeszkadzają ludzie. Zobaczymy się po krótkiej... No siema ludzie, po przerwie, u was to 5 minut, u mnie nie, u was to sekunda, u mnie nieco dłużej, tam KMX69 chodzi i czegoś szuka. No tego jako Gracjan. No i tutaj mamy jakieś rzeczy, no i dobra, pierwsze co sobie wezmę to na pewno chleb i ciastka. Czy chleb wziąć, ciastka będą smaczniejsze. Cookies i butelkę wody, na wszelki wypadek. Dzień dobry panie strażniku, dzień dobry, wreszcie się obudziłeś. No. No witam pana drugiego strażnika. A dobra, Kapik 3.0, mam dla ciebie zadanie. Jakie? No, masz skosić pole i zasadzić nowe sadzonki i zanieść wszystko do kuchni. Dobrze. Widzicie, pierwsze zadanie już są w serii. Standardowa uprawa pola. Powinno być w każdym więzieniu małe pole, które pewnie im tutaj wystarcza na jakieś takie okresy. I mam upiec te rzeczy? Tak, upiec i rozdać. Dobrze. Dobrze, to w tym razie tutaj trzeba otworzyć drzwi. Oczywiście mapę budowałem ja sam, więc... Tutaj węgiel. Węgiel drzewny, czy węgiel zwykły będzie lepszy? Nie wiem, wezmę węgiel drzewny, trochę węgla drzewnego i trochę zwykłego. Dobra. Nie wiem, tutaj damy dwa ziemniaczki i trochę węgla drzewnego. Oczywiście lagi standardowe. Lol. Tutaj damy tego, ziemniaki. Tutaj damy marchewkę, którą przepalimy zwykłym węglem. A marchewek nie da się tak. Mam rozumieć, że marchewek nie da się upiec? Pewnie wiedzą o tym wszyscy poza mną. Pewnie teraz wszyscy w komentarzach będą pisać. Wreszcie to odkryłeś, Kapix. Dobra. Dobra. Teraz odłożę ten węgiel do skrzyni, żeby nie było, że go kradnę, czy coś takiego. A tutaj mamy w skrzyni. Jedzenie, trochę jedzenia. Ukradnę zupę grzybową. Nie pogniewają się. O! Mogłem sobie ugotować zupę, ale mi się nie chce. Ukradłem tę grzybówkę, już się narażam, żeby trochę... O, jest noc. To dziwne, noc. Przecież powinien być dzień. Dziwne, powinien być dzień. Jej, przestraszyłem się. Nie do ciebie. A, no tak, co ja gadam, przecież jest dzień. I jeszcze sam środek dnia. Jak miło. Dzień dobry, panie strażniku. Co mam teraz zrobić z tym jedzeniem? Rozdaj. Dobrze. Temu damy dwie marchewki. Temu damy jednego upieczonego ziemniaka, chociaż to i tak. I baseball robię. Nie wodę, baseball chcę. Baseballowy miał. Gdzie był ty baseballowy? Co mówiłeś? Nie, nic. Zarąbałem mu kij baseballowy. Ty, mapa. Mapa. Właśnie wyręczyłem mapa, lol. Ej, gdzie moja mapa? Powinna być w skrzyni. Co mówiłeś? Nie, nic. Notatnik. Notatnik, lol. Jak będzie pora z dnu, to będę musiał tutaj pochodzić. Ja i zabiorę notatnik. O, dzięki za marchewki. Miło. Dobra, to teraz pochowam to wszystko do tego. Tylko mam nadzieję, że baseballa u mnie nie znajdą. Ziemniaczka schowam. Wodę sobie zostawię. Grzybową też schowam. Dobra, to tak, jedzenie tutaj. Oto ten nieśmiertelnych. Dam tutaj, a wodę tutaj. Jakieś itemy tutaj. Dobra, mapę sobie odczytam chętnie. I notatnik tak samo. Mapa. Ty.
tutaj mapa. Mapa więzienia i okolic. A poziom... Poziom 0 na 4. Jak miło, mapa. Baseball. 4 obrażenia. No w sumie... Notatnik. Nie chcę tu być. Pomocy. Wyrwana strona. Hej, Stachu, ty jesteś jakiś dziwny. Odłożę to nie wiem, czy mu tego nie oddać. Nie, dobra, zatrzymam sobie ten notatnik. Panie teraz Johnniku, co mam teraz robić? To teraz idź do kopalni. Dobrze. Dzień dobry. Pan tutaj z górnikiem? Tak, ja tu jestem tym szefem górników. W skrzyni znajdziesz pickaxe i masz kopać. Dobrze. I znajdziesz też pochodnie, czy ja też wejdź. Dobrze. Mam nadzieję, że masz coś do jedzenia, bo to potrafi zmęczyć kopanie. W końcu jestem tutaj górnikiem. Mam, spokojnie. Wykop tam dużo stołna. Skoby stąd się nam przyda na budowę. A co chcecie budować? Mamy nie twój interes. Okej. Coś chcę budować. Coś tutaj będą budowali. Oczywiście ja jestem dalej w moim skinie John Wick, czyli mam ten garniturek. Gajerek. Okej, okay, tutaj damy ten. O, mam fazę. Oczywiście ludzie tutaj są stojakami, bo nie chciało mi się spawnować prawdziwych NPC-ów, bo jeszcze by mi się po mapie porozłaziły i miałbym lagi. Dziwne jakoś, nie tracę tego. No tak, może dlatego, że włączyłem peaceful, bo byłaby noc i moby by się respiły, a tego ja nie chcę, żeby mi się tej moby respiły. Jak na przykład takie creepery, które będą mi wysadzały, kurde, całą mapę. Dobra, 204 jest tak, kobla im wykopię, żeby być jakimś zasłużonym więźniem. Nie wiem, czy kilofax mnie nie zatrzymać, chociaż tam pewnie jest jakiś ukryty skaner i pewnie mnie dostanę jakąś karę do fajną, niefajną. Na przykład zamkną mnie w celi. Będzie bardzo smutne, jakby mnie tak zamknęli za karę w celi. Czy w czymś takim. Dirt, fajnie. Jej, o tym zawsze marzyłem, o dircie. Jeszcze czego nie ma tutaj łopat. Okej, tak już wykopałem. Teoretycznie mógłbym już skończyć. Z tego co słyszałem od innych więźniów, to tutaj stack stone przypada na jednego więźnia do wykopania. Ale my wiadomo, chcemy być zasłużonymi więźniami. I tutaj trochę, no wiadomo, zdobyć. Dobra, zmęczyłem się w sumie tym. Wypiję coś. Proszę pana, wilk! Wilk! Nic pan nie robi? Boję się wilków, weź go zabij! Żelaznym kilofem, okej, okay, a masz wilku, a masz! Zgiń, a masz! Z pickaxa! Zatłukłem go pickaxem. Dobrze, dziękuję, boję się wilków od dziecka. Dobrze. Warto wiedzieć. Teraz odłóż wszystko, co tam masz. Dobrze, to będą tak, stak, kobla, dwa granity i... Będzie stack plus 6 kobla i do tego 2 granity. No dobrze, przydadzą się nam 2 granity akurat. Dobrze. A co robić z tymi butelkami? Możesz sobie nabierać do nich wody z kibla. Jak miło. O kurczak. Panie strażniku, mam jajko. Co zrobić z tym kurczakiem? Ktoś go zabij. Nie wiem, co tutaj robi. Panie strażniku, gdzie ten kurczak? Kurczak nam wyjada nam jedzenie z farmy. A masz kurczaku, głupi ty. A masz. Uciekaj stąd. Ty zlagowany kurczaku. Owca jeszcze. Panie strażniku, co tutaj robią zwierzęta? Ludzie, muszę naprawić to, dlatego widzimy. Siema ludzie, jestem po przerwie. Przypominam, że możecie zostawić lajka. Zostawcie świeczkę dla Piotka. Tak, i dla jego głupoty. Głupiej głupoty zresztą. Dobrze, ja odniosę tutaj jajko grzecznie.
Na pewno coś z nim zrobią, na pewno coś sobie z niego ugotują. Ugotują potrawkę z królika za pomocą jabłka. Zobaczę, jak tam już sadzonki urosły. Ty grasz Minecraft w więzieniu, ale... Sadzonki urosły, jeszcze nie urosły. No tak, to jest mała farma w tym więzieniu, tak? Tak. Odłożę tutaj pustą butelkę. Postaram się ją pełnić. A wiecie co? Wiecie co, ja odwalę jeszcze? Zrobię tym głupim strażnikom takiego mindfucka, że zajebie, że sobie... Po prostu ukradnę wodę że ukradnę wodę w butelce, a zostawię im pustą butelkę. Ciekawe, czy się skafną, idioci. O, ciekawe, czy się głąby skafną. Jedno ciasto dyniowe by mi chętnie ukradł. Przestań grać na Nintendo! Im jedno ciasto dniowe. I oczywiście ja mam tą skórzaną zbroję, która jest tak naprawdę tutaj ubranie. Minę się jeszcze pan zapytać, co tam się dzieje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No. Czemu ja nie umiem po drabinkach wchodzić? Co tutaj jest? A tutaj nie wchodźcie, skarbiec. Okej. Rozumiem, wszystko rozumiem. Dzień dobry, co tutaj się dzieje? A my tutaj będziemy budować. A co takiego? A nie twój interes. A mogę się rozejrzeć? No dobra. I tak nie ucieknie, żeby nie teraz. Autor John, notatnik więzienia. Okej. Baseball. Czytaj. Planuję ucieczkę. Niestety strażnicy coś podejrzewają. Następnego dnia mam zamiar uciec i ukraść złoto. Czyli już wiemy, co jest w skarbcu. Złotko. Jeszcze ukradnę skrzynię. Póki tu jestem, to ukradnę skrzynię. Ukradnę skrzynia. Ukradnę sobie skrzynkę i będę miał na przykład podwójną. O, mam pierwszy level. Prestiżu. Ukradnę sobie skrzynkę. Co tam trzymasz? Nic. Skrzynia. Skrzynia? A skąd masz skrzynię drugą? No, nie pana interes, panie idioto. Hehe. Tak by to wyglądało pewnie. W sumie nie wiem, co zrobię. Nie wiem w sumie, po co zabierałem tą skrzynię. Baseball mogę oddać właścicielowi. Tutaj drugi notatnik mam. Ukradłem też sobie ciasto dyniowe. To już akurat ich problem. W sumie oddam ten baseball, jeszcze dam mu nagrodę za to, że go chciałbym ukraść. Tego. Skrzynię. Cześć, przepraszam, że czekaj, czy to nie ty, to nie ty. Tak, ty jesteś jakimś palantem. Sorki, że chciałbym ci ukraść baseball. Aż oddaj ci baseball, przy okazji dam ci skrzynkę jeszcze. A po co mi drewniana skrzynia? Nie wiem. Zapchaj sobie ją głęboko gdzieś. Co tutaj robisz? Co to jest? Szulkerowa skrzynia. Jakąś zamaskowaną szulkerową skrzynkę ma tutaj. Powolność i szybkość. Niektóre szybkości nosi masz, tak? Zasnął. Dobra. Dobrze, że zasnął. Co tutaj mamy? Armia to już urosło? Tak, urosło jej. Urosło. A ty co tam zbierasz? Zbieram, proszę pana, ja to już zbieram przedwcześnie. Może trochę przedwcześnie, bo dopiero niektóre sadzonki rosną, ale chcę już nazbierać. No dobra. To odłóż to wszystko do po prostu skrzyni z surowym jedzeniem. Dobrze. Tutaj odłożę to do skrzyni z surowym jedzeniem. Marchewkę sobie zabiorę za ciężką pracę. Albo nie, wiesz co, ugotuj te ziemniaki i zrób ten, żeby były już gotowe do rozdania. Dobrze. Ale jak miło, że nie można tych w ogóle gotować marchewki, nie? Powinna być pieczona marchewka. Paliwo. Skąd ja mam wziąć paliwo? Skąd mam wziąć benzynę? Wiem, wykopię ten uran. Tak, uran, XD, uran, tym bardziej, że go tu nie ma. Tym bardziej, że jest Minecraft, a nie, nie wiem, Mining Simulator. Okej. Pieczony ziemniak. Nie mam pieczone ziemniaki. Ale dobra, muszę odłożyć do skrzynki z jedzeniem. Marchewkę sobie zatrzymam. Nikt ci nie pogniewa na mnie chyba za marchewkę jedną.
Dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle oni tam mają węgiel, jeszcze go nie wykopali. No cóż. Tak, mam jednego pieszczonego ziemniaka, jedną marcheweczkę pyszną. Mam dużo jedzenia strasznie, muszę się go jakoś pozbyć. Mam bardzo dużo jedzenia, chyba je sprzedam komuś. Sprzedam komuś jedzonko, no mam także mapę. Zobaczmy, co tutaj masz w skrzyni. A co, grzebieś mi już w skrzyni? Przywalić ci tam kością? Nie, 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 spokojnie, to nic nie robię. A ty co? Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Dzięki, że mi w końcu tego bejsbola oddajesz. Co mówiłeś? Nie, 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 to ja tylko dziękuję, rozmawiam z kolegą. Mapa. Ej, ej, czegoś mi brakuje. Ej, on ma moją mapę. Co? Co to za mapa? Pokaż mi tą kartkę, którą miałeś. A to list od cioci, to list od cioci. Lamus. Głupek. I co prank, bro, typiasz, to mapa, aha, ouje, aha, ouje. I co prank, bro, ziomuś, to jest mapa, ha, ha. Prank, bro, ziomuś, to jest mapa. Tu mam dwie mapy. Tu. Czekajcie, ja mu zrobię. Czekajcie, bo on tam ma złoto, tak? Czekajcie. Ile złota! Mona Liza. Nawet jest tutaj obraz Mona Lizy. Ej, ty, co ty robisz? Kradniesz? Co ty kradniesz? Nie. Kradniesz? Co on tam robił? Kurde, nie udało się. Mam 5 samorodków złota, ukradłem mu samorodki złota, jakie piękne to było. Samorodek złota, co z nim zrobić? Czekajcie. Pójdę do Czekajcie, tutaj odłożymy ten samorodek złota. 17-minutowy dobijemy 20-minutowego, albo zrobię 40-minutowy odcinek z Minecraft więzienie. Zbrojownia jest, tutaj jest miejsce kowala. Ten... O, a tam pewnie jest pikadełko, tam pewnie jest takie śmieszne pikadełko, które zacznie... Śmieszne. Które zacznie pikać, ale ja mam inny plan. Zabiorę sobie z jeden patyk. Zabiorę jeden patyk, bo dokładnie tyle trzeba zrobić mieczyk, tak? Powiem... Czekajcie, po co mi te 5 samorodków złota, skoro mogę sobie zrobić złoty mieczyk. Czekajcie, po co mi 5 samorodków złota? Powiem mu, że przepraszam za to, że ukradłem za 5 samorodków złota i mu je od... i położę 5 samorodków złota, tak naprawdę. Przy okazji zabiorę dwie sztabki. Dzień dobry, przepraszam, że ukradłem te 2 samorodki złota. Dobrze, to czas je odłóż. Tak dokładnie to 5 ukradłem. No dobra, odłóż je, już się nad sobą nie użalaj, dobra. Dobrze. No, do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. To było proste XDDDDD. Cóż, noc już tam jest, dlatego ludzie, ja teraz na szybko skraftuję sobie złoty mieczyk i do i widzimy się w patrzcie, mam złoty mieczyk, ale dokładnie to sztylecik. Tylko skupiam, żeby on tego nie zauważył. Dobra ludzie, to tak, to do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecraft więzienie. W kolejnym odcinku postaram się jakoś zacząć już się starać o jakieś lepsze rzeczy. Wiecie, na przykład, nie wiem, jakiś pickaxe, jakieś coś takiego, żeby się wykopać na przykład. Na przykład zrobić tunel albo Mona Lizę ukradnę. No, będę chciał też ukraść tutaj złoto z tego więzienia. Dlatego co, no ja myślę, że już się będę żegnał. Bo co już mówić, no jest noc. Już noc, tutaj ten... W armię. Wracaj do celi już, jest noc. Idziesz spać. Dobrze, proszę pana. Idę. Dobrze, to widzimy. To tak. To ja sobie tutaj widzicie, pośpię. No przez... To do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja się będę z wami żegnał już. Chociaż nie, myślę, że drugi dzień też sobie zrobimy, no. Chociaż nie będę się żegnał, to był prank. Dzień dobry. Dzień dobry.
Ej, przez noc. Ej, to jest głupie, bo przez noc nie rosną rośliny. Ale jest głupie. Przez noc nic nie urosła. Powinno. Bo przecież to była cała noc. A pewnie gdybym nie spał przez noc, to by coś urosło. No proszę pana, co mam teraz zrobić z tymi ziemniakami? No tak jak codziennie, wiesz, Olu. Upiecz ziemniaki, weź marchewki i rozdaj. Czekaj, cztery. A weź jeszcze tam komuś daj, nie wiem, buraka, burak. Daj jakiemuś burakowi buraka, hehe. Hehe, dobrze. Czekajcie, a da się upiec buraka? Wątpię w to szczerze, żebym mógł upiec buraka dla buraka, hehe. Mam nadzieję, że węgiel drewniany będzie, tak, węgiel drewniany będzie dłużej trzymał. Nie, nie da się upiec buraka dla jakiegoś buraka, hehe. Tak, jeden sobie da radę tutaj. Bo chcę też w sumie przeoszczędzić im tutaj, żeby jakoś tak na dłużej starczyło. Ja sobie wezmę buraka. Czekajcie. Ciekawe ile potrzeba buraków. Czekajcie, ja sobie jeszcze zabiorę parę. Nie chcę grzybów. Ani głupich komarów. Czekajcie, wezmę sobie 7. Nie, czekajcie, ze 4 buraki. Ze 2 buraki. I miseczkę. Jeszcze miseczka jakoś dziwnie wygląda. Tak, ja już wiem, czemu ona tak dziwnie wygląda, bo jest miseczka od racji żywnościowych. Dobra, ja sobie zrobię zupę buraczaną. Dobra, ja sobie wezmę upieczone ziemniaki. O Jezu, ja to zamknąłem. Hehe. Wyważam drzwi. Elo, wyważam drzwi. No ludzie, muszę zniszczyć drzwi. Wyważam drzwi. Gamy Mix 69, a ile potrzeba tam było tego żelaza na drzwi żelazne? Oczywiście nie odpowie, burak jeden. Chyba 6. Tego co pamiętam, to będzie mi potrzebne 6 i skraftuję im nowe drzwi. Tak, skraftuję im nowe drzwi po dobro. Będę dobrym więźniem. O. Dwójkę drzwi odłożę. Na wszelki wypadek. Jakbym musiał ich nowe te. Ej, rozwaliłeś drzwi, no co ty? Patrzcie, teraz deszcz pada przez ciebie. I cały zmokno. Ty tam masz garnitur, ty tam masz gajerek, więc ty tam masz ubranie, kurde, wodoodporne, więc ty tam się zamknij. Ja tutaj nie muszę. No fajnie ciepło w tych celach. Raz. Też domu po jednym ewentualnie. Po jednym ziemniaczku. Czekaj, czy on tam miał ziemniaczki? Nie, co on? On dostał marchewki dwie. Też będzie, on będzie miał dużo marchewek, to będzie parot. Czekajcie, jak są marchewki po angielsku? No nie wiem. Ja próbuję zrobić przez zupę buraczaną. Czekajcie, jak to się robi? Jak się robi w ogóle zupę buraczaną? No, znaczy, no w realu to bym wiedział jak to zrobić, ale tak teraz w Minecrafcie. Miska, burak, to jest zupa buraczana w Minecrafcie teraz. Nie wiem, zostawię sobie pustą miskę. Piszcie w komentarzu, jak się robi zupę potrawkę, czy tam zupę buraczaną. Ja sobie tutaj w skrzynicy zostawię. Och, Jezu. Trochę się tym chodzeniem nie zmęczyłem, dlatego się trochę napiję. Czekajcie, teoretycznie mogę nałapać deszczówki sobie do butelki, tak? Czekajcie, mogę lawę do butelki wziąć. To jest banalne, to co ja teraz chcę zrobić. Idiotyczne, dokładnie nie mogę. To było po prostu banalne, że nie można. No bo kto normalny, no bierze lawy do butelki, tak?
idzie na pole i się kradnie wodę z pola. Nie, no nie rozwalę przecież tak, no bo to już będzie totalna przesada, to już by mnie zabili, tak? Nie patrzcie na ten błąd, to jest błąd budowania mojej mapy. Nie! Zepsułem! Panie strażniku, zepsułem, jestem downem, przyznaję się. Okej, okay. Trzeba będzie zaorać. To mam nadzieję, że zaorają. A ja tymczasem ukryję te ziemniaki. Panie strażniku, zepsułem. Dobrze, weź już rozdaj. Nie wiem, weź odłóż te po prostu marchewki. I nie wiem, zrób cokolwiek pożytecznego choć raz. Spójrz na siebie, głupi strażnik. No jestem głupi, zepsułem drzwi. No dobra, zepsułem to. Zepsułem farmę. Kim jestem darmo? Czekajcie. To nie banalne, co ja teraz zrobię. Wykorzystam baga. Skoczę sobie tutaj, wezmę wodę, tylko po to, żeby wyjść. Teraz mógłbym uciec. Patrzcie ludzie, teraz mógłbym uciec? Ale nie, bo chcę okraść przy okazji to więzienie. Nie chcę tylko uciec z tego więzienia, chcę je okraść jeszcze. Myślicie, że po co ja się wpakowałem do tego więzienia, żeby je okraść? To jest oczywiste. Ale jeny. Dajcie wodę. No warto mieć przy sobie wodę. Knajpa, czy ja wiem? Czekajcie, bo... Kurde, co ja chciałem? Chyba wry chciałem, XD. A no tak, muszę teraz wykopać przecież kobla. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że już nigdy nie przyjdziesz. Dobrze, czy ja wezmę żelazny kilowy i będę kopać? Dobrze, to wykop tam trochę kobla, wiesz, co masz robić. Wiem, proszę pana. A ziemia też się liczy? W sumie, no niezbyt się liczy ziemia, ale... W sumie niezbyt się liczy ziemia, no bo... Co my zrobimy z ziemią? Zbudujecie sobie lepianki? Sam sobie zbuduj lepiankę. No wie pan, tak robią nuby. O, węgiel, jak miło, pewnie mi policzą zaraz za... Czekajcie, węgiel. Expo dostaje za wykopywanie węgla, jak miło. A co ty tam wykopujesz? Węgiel. A to od razu zaniesiesz do kuchni. Dobrze. Jest węgiel. Mam taką zasadę, że zawsze tam w pobliżu węgla musi być żelazo. A z żelaza by się pewnie bardzo ucieszyli. Nie no, na taką odległość skrzyni nie otworzę. Co ja chyba głupi jestem. Dobra, dopiero jak Kirlof mi się zepsuje, to pójdę sobie po nowy. Jest już 28 minut nagrywania. Tylko wykupię cały ten węgiel i kończę. Kończę odcinek z serii Minecraft Więzienie. No i oczywiście, no wiadomo, no ja byłem bogaczem, zanim mnie tutaj wsadzili. I tego. Dlatego mam taką dużą, prestiżową celę. No i też może dlatego, że łóżko się trochę bugowało, jakbym miał cele taką jak inni. O, jeszcze jeden, jeszcze dwa węgle tutaj są. Napisz na jakim poziomie zwykle pojawia się żelazo. Chyba miałbym szczęście, że tutaj mi się węgiel pojawił na tym. Żelazo? Gdybym żelazo im tutaj wykopał, to by się już pewnie szczególnie ucieszyli. O, gravel. Jak miło, gravel. Jezu, jak dirtowato. Nie wiem, czy ja się tutaj nie zacząłem dokopywać już powoli do krańca, po prostu jakby do krańca tej góry. Też nie za bardzo chcę kopać w stronę cel, żeby się do celi czyjś nie dokopać przez przypadek. No kurde, węgiel, gravel, powinni dawać jeszcze łopaty. Dla mnie powinni dawać jeszcze łopaty. Bo wiadomo, gravel można wszędzie, bo wiadomo, że jak ktoś znajdzie gravel, no to kilofem kopać żwir, no to tak trochę... nie, coś nie tak. Tak trochę nie tak. No
Trzeba tutaj wszędzie oświetlić to miejsce. Kopalnie. W więzieniach w Ameryce stłuczenie kamieni, a my tutaj kopiemy. Jeszcze łapką musimy kopać żwir. Niestety szkoda, że mi nie wypadł ten flint, czyli krzemień, bo pewnie by się z tego ucieszyli. Z krzemienia by się ucieszyli pewnie. Już nie aż tak bardzo jak ze złota albo czegoś takiego, ale też by się raczej ucieszyli. A jednak powinna zrobić zapalniczkę z tego. Więc jakby już kamikadze chcieli podpalić więzienie, to mieliby jak. Dobrze, że kowal. Dobrze, że wytyfy, co tutaj robi owca. Sam nie wiem, co tutaj owca robi. Weź ją zabij. Zjada naszą trawę. Ty głupia owco, wracaj tu. Wracaj, zostaw uprawy. Zostaw pola uprawne, ty jędzo jedna. Gdzie ta głupia owca? Ja wiem. Tu jest to owca ta. Chodź tu, owco, już nie masz drogi ucieczki. Musisz zginąć od mojego pikeksa mocy. Aha. Dobrze, odłożę mięso tak naprawdę. Dobrze, odłóż mięso, będziesz je miał. Ugotujemy ci. Albo sam sobie ugotujesz, biedaku. Powiedziałeś? Powiedziałeś głupi strażniku? Co, głupi strażniku? Jak ja ci zaraz zrobię głupiego strażnika? To będziesz biedny. Biedny to ty już jesteś. Ciekawe, jaki wyjdzie screenshot. Dobra, żelazny kilo. No ten żelazny kilo się już kończy. O, ciekawe, czy będzie ich stać za niedługo na portal do Netheru. Bo ja właśnie o tym mówiłem, żeby się nie dokupać do czyjejś bazy. Czy nie bazy, tylko tego. Czyli no, proszę pana, to ja wykupałem tak 3 żwiry, 32 3 żwiru, 32 dirta i 51 kobla. Dobrze, to schowaj. Jezu. No cóż, z tego co ja tutaj mam, to nie będą aż tak zadowoleni. Oraz wykopałem też wam ogólnie. Oraz wykopałem wam. Czekajcie, oraz wykopałem wam 22 węgla. Dobra, to zanieś do tego. To zanieś do kuchni. Na kuchni przyrządzać węgiel. I tam sobie przerobi. No tam wiadomo, do pieczenia się przyda. Jedzenia. W ogóle węgiel drewniany im się zanudził. Skończy ten drzewny węgiel. Nie wiem, po co im w ogóle drzewny węgiel. Dobrze, wszyscy do spania. Pip, pip, pip. Ej, co ty masz? A nie, kilo zapomniałem odłożyć. Zapomniałem. Nie, jeden tak mówił. Drewniany kilof by się przydał. Przydałby mi się drewniany kilof. Dobrze zrobili, dając tam żelazne kilofy i wykrywacze żelaza. Bo jednak drewniany kilof by się przydał. To by oznaczało, że muszę zdobyć drewno. Wełnę mam, nie wiem po co mi wełna. Możecie napisać w komentarzach, co drugie łóżko sobie zrobię z wełny. Dobra, zmęczyłem się trochę. Na serio zmęczyłem się. Butelka z wodą, brak efektów. A ja znam efekt, który będzie. To będzie efekt wow. Jej, wybrałem wodę z kibla. O fuj. O fuj, woda z kibla. Jest to obrzydliwe, woda z kibla. Będzie obrzydliwe. Bo nie chcę pić wody z kibla. Trzeba by jakoś zdobyć tutaj wodę. Dobra, oni pewnie sobie tutaj, nie wiem, poradzą z tym zdobyć, z wodą pewnie sobie z tego poradzą. Wody z kibla ja nie chcę, szczerze nie chcę, fuj. Po co tam wchodzisz? A nie, nie, nic, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Dobrze, dobrze. Czekajcie, węgiel. Czekajcie, jest tutaj może drewno. Czekajcie, upiekę sobie surowa baranina, to nie jest mi potrzebne do niczego. Surowe windelno. Czekajcie. Wspominam coś, bo drewno mi się przydało mi na serio. Czekajcie, deski. Chociaż nie, nie mam siekiery. Czekajcie, patyki tam są. Żelazo, żelazo, to właśnie to. Co na 10, 12,
Oto sobie mogę ukraść na złoty pickaxe. Dobra, dwa patyki i żelazo, no to nie, to żelazo będzie pikało od żelaza, ale chyba to nie pikało. Dlaczego? Sobie tutaj złoto. Dzień dobry. Wypadł ze złota. Dobrze. Emeraldy. Co to jest? Notatka z przewodnika. Czytaj. Siedzę tu i pilnuję złota, a w nagrodę dostaję grosze. Nie wiem, czy nie ukraść tego złota, a nawet głowy smoka i uciec. Cóż, nie wiem, naprawdę nie wiem. Okej, dobra, to nie wiedz. Spoko, to jakby... Spoko, no to sobie nie wiedz, no spoko, nie? Ja tylko wezmę sobie parę, trochę złota. Weź, mogę sobie z głowy Ender Dragona. Diamenty. Diamenty, wypiło, mogę zrobić uciec. Czekajcie, ja wiem, co zrobię. Cicho, nie złota. Diamenty. Diamenty ukradniemy, może... Nie, ucieknę w następnym odcinku. Chcę uciekać z więzienia w następnym odcinku, ludzie. Pan budowniczy chyba też zasnął. Nie, zaraz strażnicą i pozasypiali, nie. Co tam trzymałeś? A nic, nic. Patyk znalazłem po drodze. A, patyk, nie wiem po co ci on, ale okej. Okay. Debil. Teraz mogę sobie skraftować pickaxe diaksowy. Tylko gorzej będzie, jak go znajdą. W następnym odcinku będę uciekał z więzienia. Dlatego będziemy potrzebować jeszcze po prostu tego. Jak to się mówi, siekiery. Ukryję pośród papieżysk i notatników. Ten. Ukryję pośród papieżysk i notatników sobie. Tutaj. No i ten. Ale dobra, no 37 minut. Dobra, ja się będę już żegnał. Do zobaczenia. Pa, na razie.